Szczęść Boże, ksiądz Ryszard Halwa, Jan Bodakowski, publicysta mojej rodziny i portalu prawy.pl. Mamy następny odcinek cyklu Rozmowy bez cenzury i chcielibyśmy właśnie między innymi porozmawiać o tym, jakie skutki mogą być pandemii. I no, wiemy, że są poważne skutki zdrowotne, ale gospodarcze. Właśnie na ile powiedzmy są naciągane rzeczy związane z blokowaniem gospodarki, bo to mogą być poważne skutki. Między innymi giganci mogą wykupić hotele. Ja od samego początku mówiłem, że celem tego lockdownu jest zapewnienie monopolu globalnym korporacjom, bo dzięki temu lockdownowi, dzięki tym wszystkim formom walki z COVID-em, które różne władze na całym świecie przeprowadziły, zniszczono mały i średni przedsiębiorców. I teraz tak jak przez Warszawę się przechodzi i nie widać już małych sklepików, które by należały do pani Zosi, do pana Zdzisława, tylko wszystkie należą do różnych sieci handlowych. Tak samo chce się zrobić ze wszystkimi innymi hotelikami, fryzjerami, wszystkimi innymi rzeczami. Taka forma działań, które podjęły wszystkie rządy na całym świecie, moim zdaniem doprowadzi po prostu do ruiny gospodarki, bo trzeba pamiętać o tym, o czym moim chyba zdaniem zapominają wszyscy rządzący, że pieniądze, że rząd to nie jest taka kura z bajki, która składa złote jajka, że rząd sam nie produkuje tych pieniędzy, tylko obywatele bo rząd zbiera podatki od obywateli. Jeżeli ludziom się nie da pracować, nie da się gospodarować, to doprowadzi się do tego, że spadną wpływy budżetowe, rząd nie będzie miał pieniędzy, nie będzie miał pieniędzy nie tylko na całą inną działalność, ale nawet na tą ochronę zdrowia. Więc po prostu wprowadzanie tych wszystkich lockdownów jest zabójcze dla samego państwa. Oczywiście, i tu kolejny raz mam tą obawę, że rządzący nie są zainteresowani losem obywateli, podatników, konsumentów, tylko są zainteresowani właśnie tym losem, o którym mówiliśmy, korporacji, że po prostu chcą przez to zapewnić korporacjom monopol, że po pierwsze, jak zbankrutują te drobne i średnie przedsiębiorstwa, to zniknie konkurencja dla globalnych przedsiębiorstw. Już pani Zosia i pan Krzysztof ze swoim sklepikiem spożywczym nie będą konkurowali na lokalnym, osiedlowym rynku ze sklepikiem korporacyjnym sprzedającym żywność. A po drugie, po tych zbankrutowanych przedsiębiorstwach, tych sklepikach, hotelach, fryzjerach, zostanie masa spadkowa, którą tą korporację będą mogły wykupić za grosze. Tak jak na przykład, proszę sobie wyobrazić, że w Polsce od roku nie mogą działać normalnie sklepiki, nie mogą warsztaty, hotele, jakieś inne usługowe firmy. To wszystko bankrutuje. To jest po prostu miejsce, w które może wejść korporacja i ludzie zamiast być właścicielami zostaną pracownikami. A to jest bardzo ważne, bo my jesteśmy katolickim medium, a postulatem katolickiej nauki społecznej to nie jest to, żeby ludzie byli pracownikami najemnymi. O tym bardzo ja polecam wszystkim lektury Ojca Świętego Leona XIII, na przykład Rerum Novarum. Ojciec Święty wielokrotnie pisał w tych swoich encyklikach, że celem katolickiej nauki społecznej jest to, żeby ludzie byli właścicielami środków produkcji, byli przedsiębiorcami, żeby przedsiębiorstwa rodzinne były, które utrzymują całą rodzinę i zapewniają jej, tej rodzinie niezależność od państwa. I jeżeli my niszczymy taką sytuację, to doprowadzamy do patologicznej sytuacji, kiedy ludzie zamiast być właścicielami firm usługowych, hoteli, warsztatów, sklepików, nagle stają się pracownikami najemnymi, czyli zwykłymi chłopami pańszczyźnianymi. Jeszcze do tego, żeby pójść w tą analogię niewolnictwa i chłopów pańszczyźnianych, to obecny system kredytowy doprowadził do tego, że ludzie, żeby mieć mieszkanie, zadłużają się na lata i mieszkają w domach
kupionych z kredytów, które właściwie nie są ich państwem, nie są ich własnością, czyli mieszkają jak te chłopy pańszczyźnione w czworakach należących do banków i nie pracują na swoim, tylko pracują na cudzym. I ta mentalność jest to po prostu rzecz, która jest całkowicie sprzeczna z naszym katolickim podejściem do rzeczywistości. Drodzy Państwo, od dawna jest dążenie do tego, szczególnie globalistów, żeby wprowadzić tak zwany rząd światowy, żeby panować nad małymi firmami, nad ludźmi, obywatelami. I tak prawdę mówiąc, że w świecie rządzi niewielka grupa ludzi, takich jak Bill Gates, jak Soros i tak dalej. I teraz lockdown, pandemia koronawirusa jest pretekstem do tego, żeby zniszczyć właśnie te małe przedsiębiorstwa i żeby panować. I poza tym dążą do tego, żeby wyeliminować wartości, czyli rodzinę rozumianą po katolicku jako związek mężczyzny i kobiety, co jest zapisane w Księdze Rodzaju w Piśmie Świętym, a więc prowadzić związki partnerskie i tak dalej. I ludzie, którzy będą u pana, czyli tego, który prowadzi dużą firmę międzynarodową, będą pracować w państwie, jako wykonywać działalność pańszczyzniania chłopa u pana, no to będą na przykład musieli od rana do wieczora pracować. Dawniej tak nie było. Dawniej pracowało się, jak ja pamiętam, też pracowałem przez 8 godzin, a teraz praktycznie w korporacjach pracuje przez cały dzień. I człowiek musi być dyspozycyjny. I to o to chodzi, żeby ci bogaci, wracając do tego, o czym mówiliśmy, tak reasumując to, właśnie żeby on służył tym globalistom, za grosza oddał wszystko to, co jest. I pretekstem jest tutaj koronawirus. Drodzy Państwo, moim Państwa gościem był pan redaktor Jan Bodakowski. Mieliśmy następny odcinek cyklu Rozmowy bez cenzury. Myślę, że sprawa gospodarki bardzo ważna jest, to żeby człowiek mógł godnie żyć i zarobić na swój chleb. I poza tym musimy pamiętać o tym, że co jest bardzo ważne, bo wielu osób nie może zrozumieć tego, jak te korporacje mogą tak niszczyć rynek, przecież to im się nie opłaca. Szanowni Państwo, korporacje już wielokrotnie pokazały, i ta finansjera, globaliści, że podejmują bardzo szkodliwe globalnie decyzje. Takim przykładem najlepszym jest to, kto sfinansował rewolucję bolszewicką. Rewolucja bolszewicka bez pieniędzy amerykańskiej finansjery wiadomego pochodzenia nie można było sprowadzić ze Stanów Zjednoczonych tych 200 komunistów razem z Trockim. Komuniści nie mieliby za co przeprowadzić tej rewolucji, a zrobiła to finansjera po to, że po reformach Stołypina w Rosji rozwijała się gospodarka rosyjska i była zagrożeniem dla globalnym rynku, dla gospodarki amerykańskiej. I oni sobie zniszczyli tą Rosję, a w konsekwencji 3/4 świata zostało zniewolone przez komunistów i miliardy ludzi musiały żyć w nędzy i setki milionów stracić życie. Po doświadczeniach mamy doświadczenie II wojny światowej, gdzie finansjera amerykańska Wall Street finansowała jedną i drugą stronę, z obu stron czerpała zyski. Niemieckie fabryki produkujące broń czy Cyklon B zyski z tej produkcji broni służącej do zabijania ludzi, cywilów, ale także żołnierzy amerykańskich odkładały na konta w Szwajcarii, w Szwecji, niezaangażowanych w wojnę krajach. I po II wojnie światowej amerykańska finansjera odzyskiwała ten majątek. Amerykańskie fabryki w Niemczech nazistowskich nie zostały upaństwowione przez nazistów, tylko weszły pod zarząd komisaryczny. Po II wojnie światowej amerykańskie korporacje ten swój majątek odzyskiwały. Więc historia się powtarza. Wspomniał pan o produkcji cyklonu B5. I chcę powiedzieć, że ta firma, która produkowała cyklon B5, obecnie produkuje pigułki RU związane z niszczeniem życia, z aborcją, z tak zwane pigułki PO.
czyli można zabić dziecko, ta sama firma. Drodzy Państwo, a więc widzimy, brońmy się przed globalistami, miejmy swój rozum i chcielibyśmy dążyć do tego, żeby właśnie poprzez te tak zwane lockdowny właśnie nie zniszczyć naszej gospodarki, bo każdy chce mieć zdrową rodzinę i zarobić na siebie, na swoją rodzinę, dzieci. Dziękuję. Bardzo dziękujemy. I zachęcamy wszystkich do lektury Mojej Rodziny. Thank you.